Bardzo ważna uroczystość dzisiaj u nas. Po raz 23 wręczyliśmy kowale złotego, srebrnego i brązowego. Jest to bardzo ważna nagroda gospodarcza, którą wręczamy od roku 1997. Wiemy, że gospodarka jest podstawą rozwoju, również podstawą rozwoju lokalnego samorządu. Dlatego mamy przygotowane tereny inwestycyjne. Każdego roku do nas przychodzą nowe firmy. Mamy specjalną strefę ekonomiczną. Także no, jesteśmy gminą, która daje ogromną szansę dla wszystkich firm, które do nas przyjdą. Pozwala nam to również bardziej zaspokajać potrzeby naszych mieszkańców. Bo wiadomo, każda firma to są podatki, to są pieniądze, to są miejsca pracy i zachowując zrównoważony rozwój naszej gminy, sprawiamy, że sprowadza się do nas coraz więcej mieszkańców. Chcę tylko podkreślić, że od 90 roku przybyło prawie 6 tysięcy mieszkańców. Mieliśmy 10,5 tysiąca, teraz mamy 16 200. I ten harmonijny rozwój sprawia, że ci nowi mieszkańcy chcą do nas przychodzić. Mamy dodatni przyrost naturalny, dlatego że młodzi ludzie od nas nie wyprowadzają się. Także jest to nasza gmina, no jest taką gminą, która rozwija się w sposób taki kompletny. To, proszę Państwa, mamy na nas pierwszą niespodziankę artystyczną. Gościmy dziś osoby o niesamowitym głosie. Szanowni Państwo, w piosence krakowskiej Splin, Daria Kielowska. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne skłębione zasłony. Stanę wtedy na las ze słońcem twarzą w twarz. Rozpoczniemy tradycyjnie od brązowego kowala. Szanowni Państwo, nagrodą gospodarczą miasta i gminy Morawica brązowym kowalem została uhonorowana firma o nazwie TTCL, pan prezes Piotr Rudzki, za wkład w rozwój lokalnej przedsiębiorczości i promocję miasta i gminy Morawica. Nagroda gospodarcza miasta i gminy Morawica Srebrny Kowal trafia do firmy usługi transportowe z transportowo-sprzętowy Tomasz Woś. Nagroda gospodarcza miasta i gminy Morawica Złoty Kowal dla firmy roku 2018 trafia do firmy Dafi Pro. Ta fabryka mogła powstać na terenie wielu innych gmin. Pukaliśmy, pytaliśmy i Kiecar, i te władze nie tylko nie przeszkadzają, ale też pomagają. I czas na wspólne zdjęcie, które najlepiej wychodzi, gdy z tyłu słychać. Dobra. Mam jeden z najwybitniejszych polskich iluzjonistów. Finalista programu Mam Talent. Jest także popularnym youtuberem. Ta nagroda jest dla nas szczególnie ważna, dla naszego przedsiębiorstwa, bo mimo tego, że jesteśmy firmą, która działa na skalę całego kraju, a nawet działamy międzynarodowo i zatrudniamy w tej chwili około 300 pracowników, to bardzo dla nas są istotne sprawy tutaj lokalne. Jesteśmy firmą rodzinną i mimo swoich rozmiarów dla nas najważniejsi są nasi pracownicy, żeby być z nimi blisko. Więc ta nagroda też pokazuje, że nie separujemy się, tylko jesteśmy tak postrzegani, jak chcemy być postrzegani. Jest mi bardzo miło z tego tytułu. W Morawicy, w gminie jesteśmy od 2007 roku i mam nadzieję, że dalej będziemy tutaj działać przez następne lata. Firma powstała w 1997 roku, więc to mamy 23 rok już działania tej firmy. Jest to firma rodzinna. Cały personel, który z nami pracuje tutaj, pochodzi z terenu gminy.
więc tym bardziej jest mi miło, że wszyscy zostaliśmy docenieni. Raz jeszcze chciałem podziękować i mam nadzieję, że znowu będę miał okazję kiedyś wystąpić tutaj jako nagrodzony tą zacną nagrodą. Dziękuję serdecznie. Moja firma jest skromna, rozwijam się w miarę szybko, prowadzę już 23 lata działalność. 2005 roku przeniosłem się z Kielc do Morawicy. No i tu pozwoliła Morawica, gmina Morawica pozwoliła mi rozwinąć skrzydła w miarę szybkim czasie. Gmina jest bardzo przyjazna dla przedsiębiorców, mniejsze podatki zawsze pomogą, nie ma takich schodów, gdzie człowiek nie może czegoś przeskoczyć, czy jest uwiązany z jakąś rzeczą, czy jakąś inwestycję człowiek, jeżeli chce wykonać. No jest to super. Dzięki bardzo.